Jak Ci się podoba Pałac Króla? Co najbardziej Ci się podoba? Detale. Dzisiaj jest piękna pogoda. Przyjechaliśmy sobie do Gwanghwamun. Piękna pogoda, że jest tak zimno, że aż czuję, że mi tu... Piękna pogoda jest dzisiaj. Jest bardzo tak ciepło jest. Ten pałac nazywa się Gyeongbokgung. Tak chyba się to wymawia. Gyeongbokgung. Ja tutaj byłem już dwa razy wcześniej, ale za każdym razem nosiłem koreański tradycyjny strój, który nazywa się hanbok. I tutaj jest tak, że jeżeli zakłada się ten tradycyjny strój, to można sobie wejść za darmo wtedy. Ale dzisiaj wyjątkowo ten strój nie noszę. Więc dla tych, którzy tego stroju nie mają, muszą sobie kupić niestety bilet, który kosztuje 3000 wonów za osobę. Jesteś? I co? Co słychać? Jakie detale? No, to jest na tym, jak malowali ręcznie. Ręcznie malowali, myślisz? A to ja malowałem wczoraj. Ja to wszystko tu pomalowałem tutaj, o, zobacz. No. Widzisz, jaki zdolny jestem? O. Idziemy dalej. I teraz wyszliśmy na taką przestrzeń tutaj, o. A w oddali widać piękne góry. Tutaj słońce świeci. Seul w ogóle jest otoczony takimi górami dookoła. To jest bardzo, bardzo ładne miasto. Jak Ci się podoba Pałac Króla? Pięknie? Co najbardziej Ci się podoba? Detale. Czekoladkę sobie zjadłeś? Czekoladka mi się najbardziej podoba. Czekoladka ci się najbardziej podoba? Nie, no detale. Detale? Jakie detale? Te malowidła wszystkie. Aha, takie malowidła, tak? Coś jeszcze ci się podoba tutaj? Poza tym, że mam piękny szalik? Jesteśmy przed mieszkaniem króla. On tutaj sobie pomieszkiwał w tym budynku. Dzisiaj jest zamknięte akurat, nie możemy wejść. On miał wszystko, on miał Facebooka i iPhone'a. Przecież on to wymyślił. I codziennie robił blogi na YouTube. I tam są takie schodki jeszcze. Tutaj on tak wchodził. Ja tu kiedyś wchodziłem, tutaj było jakieś wejście. I tam można sobie wejść na górę nawet. W określonym czasie. Przejdę z przodu, pokażę wam, jak to wygląda z przodu, bo lepiej trochę widać z przodu. I tak wygląda ten pałacyk z przodu. Woda zamarzła. Jest tak zimno, że woda zamarzła po prostu. Co myślisz, co on nie miał? Ten król? Nie miał... Windy nie miał. Windy nie miał, tak? Nie miał windy, bo co? Król ma chodzić po schodach? O, no właśnie. Może by mieści na plecach albo co? Ten król nie miał windy. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pokazałem wam dzisiaj cały pałac. No może to najważniejsze rzeczy, które tutaj można zobaczyć. I do zobaczenia do następnego odcinka.
Pa, pa.